Wystawa naszym dzieciom, jak sam tytuł mówi, poświęcona jest naszym dzieciom, wnukom, no, zaprzyjaźnionym może dzieciom, po prostu wystawa przeznaczona dla dzieci. Jest to wystawa zaległa z ubiegłego roku. No wiadomo, z wiadomych przyczyn w ubiegłym roku się nic nie działo, nic się nie odbywało, żadne wystawy, więc została przesunięta na ten rok. Wystawa jest już zawisła tutaj, pojawiła się 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka. No ale ciągle są jakieś takie ograniczenia, więc nie było takiego oficjalnego, uroczystego otwarcia tej wystawy. No liczymy na to, że uda nam się zorganizować bardziej uroczysty finisarz. Natomiast wystawa jest czynna, MOK jest otwarty, więc można przychodzić i zwiedzać. I bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które tylko mają chwilę czasu z rodzicami, żeby przychodziły, oglądały tą naszą wystawę. Oczywiście żeby nie było za dużo zwiedzających równocześnie, ale można poczekać w korytarzu, jak zwiedzający wyjdą, mogą wejść następni. Oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z pandemią. Wystawa jest, tak jak powiedziałam, dla dzieci, poświęcona naszym dzieciom, ale również zapraszamy rodziców czy też dziadków naszych dzieci do zwiedzania. 22 osoby prezentują pracę. W naszym klubie jest 64 osoby w tej chwili, ale 22 osoby tylko się tu zaprezentowały. No nie każdy maluje takie obrazy, takie jak przeznaczone dla dzieci. Nie każdego ta tematyka interesuje, więc są to 22 osoby. Prace są z różnego okresu, nie jest to tak ostatnie lata, ale również takie wcześniejsze po prostu to są prace. Więc na wystawie mamy tutaj prace wykonane techniką olejną, są to prace malarskie, są to rysunki, gobeliny. No i oczywiście no, przede wszystkim no, to są tu prace wykonane właśnie farbami olejnymi lub akrylami. Do kiedy? Trudno powiedzieć, na pewno do końca miesiąca, ale być może, że uda nam się jeszcze przesunąć na jakiś tam tydzień czy dwa na lipiec. Wtedy może nawet dzieci będą miały więcej czasu, a może goście się pojawią w Olsztynie jacyś, bo to wakacje, więc może ktoś przyjedzie i również zwiedzi naszą wystawę. Ale planujemy wystawę na jesieni. Jesienią również chcemy zrealizować wystawę, która nam nie wyszła w ubiegłym roku ze względu na pandemię. Już mamy tytuł tej wystawy, Znalezione na strychu. Nie będę zdradzała, co tam więcej się pojawi, bo może to będzie niespodzianka dla niektórych osób, ale będzie to ciekawa wystawa, na pewno.